Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Wawrzyczek. Witam i zapraszam na świąteczne wydanie programu Z kamerą wśród ludzi. Święta Bożego Narodzenia to oczywiście choinka, jeśli choinka to prezenty. Prezenty dla rodziny, dla znajomych, dla przyjaciół, ale nie tylko. Znajdujemy się w tej chwili w Liceum Filomata, gdzie znajduje się Centrum Gliwickie Akcji Szlachetna Paczka. Akcji, która promuje wręczanie prezentów osobom tyleż nieznajomym, co wręcz anonimowym. Już za chwilę spróbujemy porozmawiać z wolontariuszami, z darczyńcami, z organizatorami tej akcji, żeby dowiedzieć się, skąd to takie całe świąteczne zamieszanie w tym miejscu. Znajdujemy się w Liceum Filomata, w siedzibie centrali Szlachetnej Paczki w Gliwicach. Co to jest właściwie za akcja? Jest to akcja Stowarzyszenia Wiosna, założona przez księdza Stryczka z Krakowa. Ogólnie zajmujemy się poszukiwaniem rodzin, które są w potrzebie, które znalazły się w trudnej sytuacji z różnych przyczyn, głównie niezależnych od nich. My tak naprawdę te osoby znajdujemy, a nie te osoby zgłaszają się do nas. To jest podstawa naszej akcji. Działam na tej zasadzie, że korzystając z instytucji zaufania społecznego, tak jak szkoły, parafie, odszukujemy te rodziny, które znajdują się właśnie w takiej nieciekawej sytuacji i my tam po prostu wyruszamy, sprawdzamy te rodziny tak naprawdę pod różnymi aspektami. To nie jest tak, że każdy dostanie paczkę, każdy zostanie włączony do projektu, tylko są pewne tak naprawdę zasady, których się trzymamy. Przyjechał pan dzisiaj z paczką, ale rozumiem, że nie tylko pan ją kompletował. Nie dałbym rady sam jej skompletować. Kto jeszcze w takim razie panu pomagał? Pomagała mi cała szkoła, w której pracuję. Ja pracuję w szkole, jestem pedagogiem i razem ze szkołą swoją, gimnazjum numer 5 i szkołą podstawową numer 27 w Gliwicach, przygotowywaliśmy paczkę. Dla kogo? Dla rodziny ze Szlachetnej Paczki. To pan Leszek z dwójką swoich córek. Co tam jest w tej paczce takiego? Różne rzeczy. No domyślam się. No więc tak, ubrania, słodycze, środki czystości, buty, kurtki, laptop, telefony, dwa, jeszcze coś? A, przybory plastyczne różnego rodzaju, takie szkolne rzeczy też, chyba wszystko z tego co pamiętam tam jest. Chyba tak. To dla tej rodziny to będzie... Jeszcze pościel, o. Dla tej rodziny to będzie duża ta różnica. No myślę, że tak, myślę, że sama ilość robi już wrażenie, bo tych paczek jak wczoraj pakowaliśmy, co prawda to są pudła różnej wielkości, no ale w sumie wyszło nam 18, więc one tak nawet rozmiarowo zajmuje dużo miejsca, w związku z tym mam nadzieję, że mieszkanie tej rodziny nie jest zbyt małe, żeby pomieścić te paczki, które zostaną tam wniesione. No potem jak je rozpakują, to myślę, że nie będzie tak źle, ale na początku no, robi to wrażenie. Wszystkie się zmieszczą pod choinką? No jak będą mieli dużą, to tak. To jest małżeństwo wychowujące trójkę dzieci, mieszkające również z babcią, no i potrzebujące, że tak powiem, to tylko pan domu pracuje, mama nie może pracować, także pomagamy. I co się w tej paczce znalazło? To, co rodzina prosiła, czyli środki czystości, żywność, obuwie, również karimaty, bo dziewczynki chcą jechać na Dni Młodzieży w przyszłym roku, także no, również zabawka dla młodszej córki, ubrania, także słodycze, wszystko to, co powinno się znaleźć w paczce. To działa trochę na zasadzie tak zwanej listy prezentów. Te rodziny mówią, czego im brakuje, czego by potrzebowały. Ludzie
potem dobierają sobie te rodziny w zależności od tego, co mają. Dokładnie. Polega to na tym, że my na spotkaniach z tymi rodzinami przeprowadzamy wywiad. Jakie tak naprawdę główne potrzeby są tej rodziny, czego im brakuje do życia. Czasami są to, nie wiem, pralki, bo stara się zepsuła, lodówka, bo trzymają jedzenie u sąsiadów, bo nie mają swojej, nie stać ich na nową, a stara jest zepsuta. Albo po prostu żywność, środki czystości, czyli tak naprawdę podstawowe rzeczy do funkcjonowania, a rodziny po prostu nie mają środków na to. A tak naprawdę pozwala im się to troszeczkę odbić, zaoszczędzić troszeczkę pieniędzy dzięki tej paczce. Weźmy jakiś taki dla nas normalny poziom życia, a dla nich to jest coś niezwykłego czasami. Tak, dokładnie. Krąży taka paczkowa historia, gdzie rodzina już otwierała paczkę w dniu finału. Dzieci otwierały paczki, w jednej z paczek było pełno zabawek. Jakiś laptop chyba był, z tego co pamiętam. No i dzieci tak przeglądały, fajnie, laptop, zabawka, fajnie. Otworzyły następny karton, w którym znajdowała się po prostu mąka i patelnia. I dzieci po prostu z wielkim wrażeniem krzyczały: mamo, mamo, jest patelnia, jest mąka, będą naleśniki. Po prostu za każdym razem, kiedy przypominam sobie tą historię, wielkie wzruszenie mnie ogarnia i tak naprawdę to, co dla nas wydaje się normalne, bo mamy to na co dzień, dla nich jest naprawdę czymś bardzo cennym. Tak samo sama rozmowa z tymi ludźmi, to, że dajemy im znowu wiarę i nadzieję na to, że jeszcze coś może się w ich życiu odmienić i że jest ktoś, kto się nimi interesuje, to jest bardzo istotne. Cała szkoła się zbierała? Cała szkoła podstawowa, część szkoły średniej z Knurowa, druga klasa. Mieliśmy jeszcze takiego tatę, który pracuje gdzieś poza i on w swojej, że tak powiem, załodze też zaproponował pomoc, więc takimi wspólnymi siłami. I tych osób było kilkadziesiąt? Mnóstwo, cała szkoła liczy ponad, no, szkoła liczy ponad 400 osób, wiadomo, że jakaś tam część nie, natomiast znaczna część tak, z Knurowa 20, z firmy 10, ze szkoły niechby to było 200-250, więc na pewno każdy dorzucił swoją cegiełkę. Co się udało zgromadzić? No więc z takich konkretniejszych rzeczy to jest tapczanik dla dziecka, odkurzacz, no i upominki typu, nie wiem, zabawki, słodycze, artykuły szkolne, chemia, ubranka. No i mnóstwo ciepła, miłości dla tych ludzi i życzeń, żeby było jak najlepiej. Skąd taka inicjatywa, żeby tą pralkę przekazać? Że pralkę? No bo akurat tak się złożyło, że kolega miał pralkę na zbyciu, także pralka jest używana. Ale oprócz tego kupiliśmy nową lodówkę. No i zrobiliśmy parę paczek z kolegami, przyjaciółmi. Bardzo chętnie wszyscy chcą taką paczkę zrobić, bo to jest wielka przyjemność. Generalnie Państwo nie wiedzą, dla kogo to robią. Ależ wiemy. Mokre jest. Mokre. Wiemy dla kogo, wiemy, że to jest rodzina trzyosobowa, złożona z dziewczyny, która ma dziecko i z jej siostry 12-letniej. Także jak najbardziej wiemy dla kogo, inaczej trudno byłoby zrobić prezent. Jaka jest skala tej akcji? Ile jest rodzin, które otrzymują pomoc? Ile jest wolontariuszy? Ile jest osób pomagających? W tym roku w Gliwicach są trzy rejony. Są Gliwice Centrum, Gliwice Północ, Gliwice Południe. I zrzesza to w sumie 65 wolontariuszy. To jest niesamowita skala. W tym roku pomagamy 120 gliwickim rodzinom. Dodatkowo jesteśmy jeszcze magazynem zastępczym dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Kolejni darczyńcy przyjechali. Właśnie, wjechał darczyńca, kolejny darczyńca do nas na magazyn. Jesteśmy jeszcze magazynem zastępczym dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. I to jest około 25-26 rodzin też, którym pomagamy. Będzie tutaj za niedługo tir i będziemy ładować te paczki i pojedzie bezpośrednio do tych miast, którym pomagamy. Więc skala, myślę, jest dosyć spora. Oprócz tego jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy przychodzą po prostu pomagać, nam nosić paczki, albo przyniosą ciasto, przyniosą jeszcze jakieś dary. To jest niesamowite, co tu się dzieje, to jest magia. Proszę popatrzeć na tych wolontariuszy, oni robią niesamowite rzeczy. Jestem z nich strasznie dumna. Trochę tych kilogramów dzisiaj przerzucam. Oj, myślę, że sporo tych kilogramów, ale mamy te silne męskie ramiona, o których wspominałam wcześniej. Państwo się tu włączyliście tak wolontarystycznie w rozwożenie paczek. Tak, to właśnie postanowiliśmy, już w tamtym roku spróbowaliśmy. Mamy firmę, która ma takie duże samochody i w tamtym roku w Warszawie woziliśmy. W tym roku postanowiliśmy też się udzielić i w Warszawie, i w Gliwicach, i w Łodzi. I w związku z tym po prostu wzięliśmy samochody służbowe i w ramach takiej pomocy dla całej idei tej szlachetnej paczki
wozimy te paczki tu według wskazań tutaj organizatorów. Skąd taki zryw? No jest sobota, weekend, można by było w domu siedzieć, a nie jeździć z tymi paczkami po ludziach. No to takie, można powiedzieć, szlachetne serce. No, chcemy pomóc, po prostu poświęcając swój wolny czas, no bo ja wczoraj wróciłem z konferencji na przykład w nocy i dzisiaj już tutaj wozimy. I to głównie właśnie dyrekcja wozi, nie pracownicy, tylko pracownicy no, tutaj zarządu firmy. Pan ma możliwość obserwować reakcję tych obdarowanych ludzi, jak oni dostają te paczki? No mam nadzieję teraz dzisiaj, że zobaczę. W tamtym roku próbowałem, to rzeczywiście są no, ciekawe te doznania i obserwacje. Też koledzy, którzy mi mówili, że w tamtym roku jak wozili w Warszawie te paczki, że naprawdę to jest taka szlachetna akcja, że dlatego też postanowiłem się osobiście w tym roku też włączyć. Jeżeli jakaś paczka tutaj dzisiaj trafi, co będzie się z nią dalej działo? Polega to na tym, że gliwickie paczki trafiają tutaj dzisiaj. Jeżeli wolontariusz jest wolny samochód, pakujemy te paczki do samochodu, wolontariusz jedzie wraz z osobami pomagającymi tak naprawdę do dźwigania, bo tego trochę jest, do rodzin bezpośrednio i razem z rodzinami po prostu otwierają te prezenty, radują się, cieszą, przeżywają te emocje. Także dzieją się dzisiaj magiczne rzeczy. Te rodziny generalnie są anonimowe. Wiadomo, kto tworzy taką rodzinę, ale żadnych imiona czasami są, żadnych nazwisk. Tak, są imiona, rodziny są anonimowe. Bardzo dbamy tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o aspekty prawne, o ochronę danych osobowych, ponieważ no, wiadomo, z różnych przyczyn rodziny nie chciałyby po prostu, żeby sąsiad, sąsiadka, ktokolwiek wiedział, że rodzina ma jakieś problemy, tak? Czasami po prostu te rodziny bardzo świetnie sobie dają radę mimo wszystko i nie chciałoby, żeby to wyszło na zewnątrz, dlatego my staramy się chronić po prostu te osoby przed jakimś ujawnieniem, dlatego również tutaj na magazynie nie używamy imion i nazw, znaczy imiona może tak, ale nazwisk, adresów w ogóle nie posługujemy się specjalnymi kodami, każda rodzina ma swój kod, więc każdy wolontariusz ma swoje kody na ręce i posługuje się tymi kodami. Znajdujemy się w jednym z magazynów, choć akcja zbierania i gromadzenia tych prezentów, paczek dopiero się rozpoczęła. Już w tej chwili znajduje się tu dużo przedmiotów, bardzo różnych przedmiotów. To są meble, lodówki, piece kuchenne. Te wszystkie rzeczy, które tutaj za mną widać, akurat zostaną wysłane do Łodzi, a to dlatego, że Gliwickie Centrum Akcji ma też zasięg ponadregionalny. Straż Miejska jak co roku włącza się w inicjatywę Szlachetnej Paczki. Rozwozimy dary dla osób potrzebujących od darczyńców. Myślę, że jest to inicjatywa bardzo piękna, ponieważ gdzieś tak wszystkich razem nas jednoczy w tym okresie przedświątecznym i zarówno dla tych osób, które wręczają te prezenty, przygotowują te paczki, jak i dla rodzin, które te paczki otrzymują. To piękny czas i piękne chwile, dlatego bardzo chętnie włączamy się w tą inicjatywę i dzisiaj razem z wolontariuszami przewozimy te paczki dla osób potrzebujących. W poprzednich latach Straż Miejska też przygotowywała takie paczki, więc te emocje związane z tym dawaniem no nie są dla Was obce. Nie, wydaje mi się, że tak jak dla wszystkich sam fakt przygotowania takiej paczki i wręczenia to chyba największy dar. Bardzo, bardzo przyjemnie jest dawać takie prezenty, takie inicjatywy przejmować, bo to nas jakoś tak uzbogaca i myślę, że to są piękne akcje, w których wszyscy ludzie powinni brać udział i się w takie inicjatywy włączać. Jakie są reakcje tych obdarowanych, jak przyjeżdżacie, wręczacie im tą paczkę, no co oni wtedy mówią, czują? Tak, dzisiaj już jesteśmy po takiej jednej akcji, zawieźliśmy paczkę do jednej z rodzin, rodzina z trójką wspaniałych dzieciaków. Emocje są ogromne, to radość z otrzymywanych darów, prezentów, bo te najmłodsze dzieci też dostają takie drobne upominki, o których gdzieś tam sobie wymarzyły, o których pisały. Dla rodziców, czy tych osób starszych, to moment wzruszenia.
Kolejne paczki, kolejne prezenty wyruszają w świat przed świętymi Mikołajami z akcji Szlachetna Paczka. Jeszcze dzisiaj dużo pracy. Ja już się z Państwem żegnam. Życzę na te nadchodzące święta wszystkiego dobrego, ciepła, rodzinnej atmosfery. I oczywiście zapraszam po świętach na kolejny odcinek programu Z kamerą wśród ludzi. Dziękuję za uwagę, do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.